Co myśli o tobie tej nocy? Witam serdecznie, kochani Państwo, na wróżbie z kart Lenormanda i Tarota. Zobaczmy dzisiaj, kto myśli o was. Skupcie się i mamy do wyboru dzisiaj dwie grupy oczywiście. Pierwsza grupa to karty Lenormanda, jak zwykle, i obelisk kwarc cytrynowy. I druga grupa to karty Tarota, obelisk kwarc górski. Ja Was oczywiście witam, zapraszam do nowych subskrypcji, do lajkowania i do komentowania. Komentujcie, piszcie, wyślijcie mi Waszą historię lub smajlik. Zapraszam. Oczywiście zapraszam na wróżby indywidualne. Możecie napisać mi e-maila, a ja odpiszę Wam, jakie są opcje wróżb i jakie wolne terminy. Zapraszam serdecznie. Dobrze, więc zaczynamy. Kto myśli o tobie tej nocy? Pierwsza grupa, karty Lenormanda. Kto myśli? Kto myśli? Kto myśli? Przyjaciel. Szczury, to znaczy mamy psa, szczury, lilię i kompas. W przełożeniu klucz. Klucz, czyli jakaś nowa szansa, nowe rozwiązanie. Jakiś przyjaciel, kogo znacie, czyli ktoś tutaj Wam już znany, zaprzyjaźniony, na kim możecie polegać, komu możecie ufać. Kto Wam być może pomaga, kto stoi Wam tutaj podporą. Ktoś, z kim być może macie przyjaźń plus, też może być taka opcja, tak? Bo są różne interpretacje. Ale gdzieś tutaj są między Wami straty w kontaktach, być może w spotkaniach, w komunikacji są jakieś straty. Są jakieś blokady, być może problemy. Ta osoba pragnie harmonii, pogodzenia się, znowu balansu między Wami, intymności. Jest między Wami być może jakaś chemia, przyciąganie. Ta osoba nie wie, co zrobić, nie wie, jak tutaj, jaką podjąć decyzję. Być może myśli o pogodzeniu się, o spotkaniu. Natomiast nie wie, co ma zrobić, tak? Jak się zdecydować. Ale jest tutaj na pewno nadzieję na nową szansę, na to, że otworzycie jeszcze drzwi do swojego serca, na to, że otworzy się jakaś tutaj nowa szansa, że coś nowego tutaj, jakieś nowe drzwi się otworzą, że odblokujecie, tak, dacie jeszcze jakąś szansę tej znajomości. Także tutaj jest osoba, którą już znacie, jakaś osoba, właściwie przyjaciel, tak, z którą macie jednakże problemy, są jakieś blokady, jakieś straty między Wami, pomyślcie, co to może być za osoba, niezależnie od płci, czy on, czy ona. Dziękuję grupie pierwszej, kochani. I zaczynamy teraz z kart Tarota. Osoby, które wybrały grupę drugą. Oczywiście osoby z grupy pierwszej mogą wysłuchać całej wróżby, ponieważ nieraz te dwie talie się też uzupełniają, prawda? Kto myśli? Kto myśli tej nocy? Kto myśli? Kto myśli intensywnie tej nocy? Kto myśli? Kto myśli tej nocy?
dziewięć kielichów, król mieczy, królowa buław, paś buław i w przełożeniu mamy, o lala, kartę 7 mieczy, czyli karta zdrady, oszustwa, złodzieja, oszustwa, właśnie nieszczerości, ucieczki przed wyjaśnieniem spraw, ucieczki przed wyjaśnieniem, ucieczka przed odpowiedzialnością, ktoś, kto nie chce brać odpowiedzialności za swoje czyny lub za jakieś złe, negatywne sprawy. Ktoś, kto nie chce odpowiedzialności. Ktoś, kto oszukuje, zdradza, ewentualnie kłamie, nie pokazuje tej prawdziwej swojej intencji. Ktoś myśli o Was, komu brakuje owszem czegoś emocjonalnie, ale jest to osoba, która lubi się tylko bawić, spędzać czas być może przy kieliszku, topić swoje smutki w kieliszku. Tutaj mamy króla miecza i tak naprawdę to jest osoba bardzo intelektualna, która jest inteligentna, która ma plan działania, która jest być może nieraz taka odpychająca, zimna, ale osoba o dużym intelekcie, o dużej wiedzy, mądrości. Jest to być może osoba spod znaku bliźnięta waga wodnik, czyli żywioł powietrza, która jest bardzo szybka w działaniu, a tak naprawdę konkretna, rezolutna, ale również może być zdystansowana na zimna, racjonalna, ewentualnie egoistyczna. Tutaj dla tej osoby na pewno jesteście królową buław, czyli bardzo atrakcyjną, seksowną, charyzmatyczną osobą, którą przede wszystkim postrzegała ta osoba bardzo seksualnie. Być może była silna chemia, byliście na pewno dla tej osoby bardzo atrakcyjne i ta osoba po prostu chciała się tylko zabawić, mieć z Wami lekką przygodę, fraszkę, igraszkę, być może seksualną aferę, romans, być może po prostu jakieś tylko przygodne spotkania, które należałoby traktować na luzie, lekko, z zabawą, tak, frywolnie. Ta osoba, która chciała być może tylko przygody, nie była jednakże szczera, nie była do stabilnego związku, ponieważ ciągle ucieka przed jakimiś poważniejszymi obietnicami, planowaniem, wyjaśnieniami. Ta osoba myśli o Was tej nocy, także przemyślcie sobie, napiszcie mi w komentarzach, czy ta wróżba, czy ta grupa, którą wybraliście, rezonuje z Wami. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Czekam na Wasze komentarze, na Wasze lajki, na nowe subskrypcje. Do usłyszenia już wkrótce.